Witaj, drogi widzu. Gdy któregoś dnia jechałam sobie autobusem, moją uwagę zwróciła pewna sympatyczna i urocza kilkuletnia dziewczynka, która raz po raz traciła w autobusie równowagę. Ponieważ mimo, że jej mama mówiła ciągle do niej trzymaj się czegoś, chwyć się czegoś, ona miała taką specyficzną koordynację ruchów, że ani razu nie była w stanie na czas przed szarpnięciem pojazdu poręczy się chwycić. Gdy obserwowałam tę dziewczynkę z plastrem na oku i nodze, dziewczynkę chwiejącą się mocno za każdym razem, gdy kierowca mocno szarpnął na jakimś zakręcie, pojawiła się w mojej głowie myśl, że każdy z nas zachowuje się niekiedy w życiu duchowym bardzo podobnie jak to dziecko. Pan Jezus powtarza do nas ciągle: trzymaj się mnie, trzymaj się dekalogu, trzymaj się Kościoła, trzymaj się poręczy, którą podstawiam Ci w życiu pod nos i rękę, a my nagminnie uprawiamy jazdę bez trzymanki. Jazdę bez trzymanki, bo notorycznie wydaje nam się w przeróżnych sytuacjach, że za każdym razem damy radę sami w życiu, po swojemu równowagę utrzymać. Niejeden człowiek latami unika trzymania się Jezusa i przez to nieustannie zalicza w życiu upadek za upadkiem, i cały jest duchowo, psychicznie i fizycznie poobijany. I cały w siniakach, ranach, plastrach. Jazda przez życie bez trzymanki nie kończy się zazwyczaj zbyt dobrze. Człowiek, który nie chce całym sobą przylgnąć do Jezusa, zawsze bowiem zrobi sobie prędzej czy później krzywdę. Poważną krzywdę. A wystarczy tylko udać się do Jezusa. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij. Jezu, pomóż mi. Jezu, podnieś mnie. Jezu, dodaj sił. Jezu, ratuj mnie. Jezu, tylko Ty. Tylko Ty. Tylko Ty. Wierzę, że możesz. W najbardziej nawet beznadziejnej sytuacji. Jedno Twoje słowo. Jedno Twoje słowo. A człowiek znowu zaczyna żyć. Pięknie żyć. Szczęśliwie żyć. W pełni żyć. Naprawdę żyć. Naprawdę żyć. W Chrystusie i dla Chrystusa.